Czerwona piwnica swoją nazwę zyskała z bardzo konkretnego powodu. Kamienna podłoga, na której w morzu krwi leżały ciała sześcioosobowej rodziny, na zawsze zapisała się w świadomości mieszkańców Szprotawy. To między innymi dzięki ich pamięci i niezwykłemu uporowi udało się częściowo zrekonstruować jedną z najokrutniejszych spraw w dziejach wczesnego PRL-u. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Przez następnych kilka miesięcy, w każdy poniedziałek o 20:00 będę publikował tutaj nowy odcinek podcastu. Mam nadzieję, że materiały przypadną Wam do gustu i łatwiej będzie też znaleźć te nowe treści. Podsumowując, w każdy poniedziałek o 20:00 słyszymy się na kanale Opowiem Ci historię. Propaganda PRL-u bardzo lubiła określenie ziemie odzyskane, odnoszące się do terytoriów przyłączonych kosztem III Rzeszy. Zmiany granic spowodowały wielką migrację ludności, która objęła kilka różnych narodów. Niemców wysiedlano i wywożono na zachód, z kolei z Zaodry i Nysy Łużyckiej z przymusowych robót wracali Polacy. Mieszkańcy Wołynia, Wileńszczyzny i innych wschodnich regionów pokonywali setki kilometrów, żeby znaleźć nowy dom na terenie odebranym wrogowi. Nadzieje na lepsze jutro były podsycane przez władze, które kusiły obietnicami żyznych gruntów i pracą w licznych kopalniach lub zakładach przemysłowych. Prawdziwy tygiel kulturowy, jaki wytworzył się wzdłuż granicy z NRD, niestety nie sprzyjał bezpieczeństwu. Napływowi nie znali swoich sąsiadów i nie mogli przewidzieć, czego się po nich spodziewać. Pierwsze lata Polski Ludowej na ziemiach odzyskanych były szczególnie niebezpieczne, również ze względu na brak odpowiednio rozwiniętych i przeszkolonych służb mundurowych. Razem z pracowitymi obywatelami na dziki zachód nadciągali włamywacze, kieszonkowcy i niebezpieczni bandyci. Szprotawa, nazywana wcześniej Szprotał, nie była wcale wyjątkiem. Na domiar złego średniowieczny ośrodek, leżący pomiędzy Żaganiem a Głogowem, był zniszczony w niemal 60%. Szczególnie ucierpiały fabryki, linie kolejowe, mosty i różnego rodzaju łączność. Tak zwane sowieckie wyzwolenie od hitlerowców nastąpiło 14 lutego 1945 roku, kiedy do miasta wkroczyły wojska frontu ukraińskiego pod dowództwem marszałka Koniewa. Od tej pory w Szprotawie stacjonowało wielu radzieckich soldatów. Pierwsi polscy osadnicy zaczęli sprowadzać się w jej okolice już wiosną. Byli to głównie dawni więźniowie niemieckich obozów i mieszkańcy województwa poznańskiego. Znaczny skok ludności miasto zanotowało jesienią, kiedy dotarły zorganizowane transporty repatriantów. Prawdopodobnie właśnie z tą falą do Polski wróciła sześcioosobowa rodzina Misków. Stanisław i jego żona Anna mieli czwórkę dzieci. Najstarszy 21-letni Bonifacy, a także 17-letnia Lucyna i 12-letnia Stanisława prawdopodobnie urodzili się w podkrakowskiej wsi Rzębociny. Najmłodszy chłopiec, 4-letni Zdzisław, przyszedł na świat już w Niemczech, po tym jak Miskowie zostali wywiezieni na przymusowe roboty. Po zakończeniu wojny wieloletnia familia postanowiła osiedlić się w ziemi lubuskiej, której część należała wówczas do województwa wrocławskiego. Po przybyciu do miasta rodzina zajęła solidny dom, stojący w zachodnim krańcu Szprotawy. Bardzo blisko miejsca, w którym kilkanaście lat później postawiono pomnik upamiętniający spotkanie Ottona III z Bolesławem Chrobrym. Poniemieckie gospodarstwo znajdowało się przy ulicy o wiele mówiącej nazwie – Polna.
Wąska, błotnista droga wśród lasów i zagonów ziemi prowadziła z rejonu kamiennego obelisku do masońskiego grobowca na cmentarzu w dawnej dzielnicy Sowiny. Aby dojść do domu Misków, trzeba było odbić w krótką ścieżkę po prawej, jednak już z rozwidlenia nie sposób było przeoczyć zabudowań przykrytych dachówką w kolorze cegły. Murowany dom z mieszkalnym poddaszem, połączony ze stodołą, był otoczony typowo wiejskim drewnianym płotem. Nieopodal wejścia znajdowała się cembrowana studnia, natomiast jedno z dużych okien należało do kuchni, z której przez właz można było wejść do piwnicy. Wąskie schody prowadziły do całkiem przestronnego pomieszczenia z charakterystycznym sklepieniem łukowym. Poprzedni właściciele mogli wykorzystywać je jako schronienie w trakcie walk. Również po wojnie tego typu piwnica w wielu domach przydawała się do ukrycia przed wrogiem, choć nieco innym, bo bez munduru, za to z zamaskowaną twarzą. Napady rabunkowe były powszechne, dlatego po zmroku w Szprotawie żaden porządny obywatel nie miał odwagi wałęsać się po ulicy. Drzwi ryglowano, a w pogotowiu zawsze trzymano przedmiot, którym można się było obronić. Na początku 1946 roku rozpoczął się wielki wysiłek nowych mieszkańców ziem odzyskanych, związany z uprawą roli. W maju gazeta Pionier donosiła: akcja siewu wiosennego znajduje się w pełnym toku. Od świtu do zmroku widzi się po polach osadników orzących pługiem zaprzężonym w jednego konia lub w dwa, w zależności od możliwości sprzężajnych, oraz traktory w brygadach, względnie w nielicznych punktach pracujące w pojedynkę. W wielu punktach na obszarach wielkich folwarków pracują grupy jednostek Wojska Polskiego, które własnym sprzężajem żywym i traktorami orzą i sieją. Niewyczerpany jest zapas sił osadnika. Niespożytą energię, dyscyplinę i ofiarną pracę wkładają w swój wysiłek żołnierze, podoficerowie i oficerowie Wojska Polskiego. Państwo Miskowie również pracowali na roli z pomocą własnego konia. Ich dzieci w chwilach wolnych od codziennych zajęć i szkoły spotykały się z rówieśnikami. Niedaleko mieszkał 7-letni Władysław, który lubił bawić się ze Zdzisiem. Najstarsza córka, wyjątkowo piękna Lucyna, miała też męskich znajomych. Atrakcyjna 18-latka przyciągała rozmarzone spojrzenia. O jej wdzięki zabiegał m.in. nieustalonych personaliów leśniczy, który prawdopodobnie poprosił ją o rękę, a oświadczyny zostały przyjęte. Jednak nie tylko on był gościem w domu przy ulicy Polnej. Do Lucyny zachodził też 35-letni Stefan Troszczenko, plutonowy lokalnej komendy MO. Ciemnowłosy mężczyzna zabierał dziewczynę na spacery, spędzał też czas z jej rodzeństwem i rodzicami. Pewnego dnia czujni sąsiedzi zauważyli, że wzajemne stosunki pary kompletnie się zepsuły. Lucynę i Stefana przestano widywać razem. Ktoś usłyszał ich kłótnie, ktoś inny odgrażanie się całej rodzinie ukochanej, więc szybko rozniosły się plotki, że urocza blondynka odrzuciła sporo starszego adoratora. Którejś niedzieli, prawdopodobnie maja lub czerwca 1946 roku, małżeństwo z ulicy Wolności posłało do Misków swoją córkę, żeby pożyczyła pastę do butów. W murowanej zagrodzie było zupełnie cicho, a drzwi pozostawały zamknięte. Dlatego dziewczyna podeszła do okna. Zajrzała do środka i zobaczyła, że na łóżku brakuje pościeli. Natomiast na podłodze leży zakrwawiona siekiera. Zorientowała się też, że jedna z framug została wysmarowana lepką czerwienią, więc przerażona pędem ruszyła do rodziców. W międzyczasie na zabawę z młodszym kolegą przyszedł Władek, który o tym, co zobaczył, po kilkudziesięciu latach wspominał w programie Listy Gończe o znamiennym tytule Utopieni we krwi.
Chłopiec wołał Zdzisława, ale nikt mu nie odpowiadał. Kiedy zbliżył się do kuchennego okna, od razu natknął się na krwawe odciski dłoni. W otwartej, lekko oświetlonej piwnicy majaczyły trupy. Zszokowany siedmiolatek, podobnie jak poprzedniczka, również pobiegł po pomoc. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przyjął milicjant Ryszard S. Funkcjonariusz wysłał na Polną dwóch swoich kolegów. Jeden z nich, nieżyjący już porucznik Czesław Kowalczyk, w 79 roku udzielił wywiadu, którego fragment brzmi: widok ran zadanych nożem i krew po kostki w pomieszczeniu piwnicznym mogły porazić nawet ludzi obytych z okrucieństwem wojny. Utkwił towarzyszowi Kowalczykowi widok młodej dziewczyny, której morderca zadał aż 41 ciosów nożem. Skala zwyrodnienia przekraczała ludzkie pojęcie. Sprawa ta niewątpliwie utkwiła w pamięci innych funkcjonariuszy. Po lewej stronie, tuż przy wejściu do piwnicy, znajdowały się zwłoki małżonków ze związanymi rękami. Wszystkie ich dzieci zostały rzucone na makabryczny stos w głębi pomieszczenia. Tylko Stanisława i Bonifacy mieli na sobie ubrania. Pozostała część domowników została zabita w koszulach nocnych, co sugerowało napad w trakcie ich snu. Na ciałach widać było liczne sińce oraz ślady od uderzeń sztyletem, zarówno na klatkach piersiowych, jak i plecach. Krew pod paznokciami wskazywała, że ofiary stoczyły zaciętą walkę na śmierć i życie. Najokrutniejszy los spotkał piękną Lucynę, która nie dość, że otrzymała ponad 40 ciosów, to straciła też lewe oko. Podobno krwi było tak dużo, że wlewała się do butów. Dlatego mieszkańcy Szprotawy nazwali miejsce kaźni Misków czerwoną piwnicą. Niestety niewyszkoleni i fatalnie wyposażeni milicjanci nie byli w stanie przeprowadzić profesjonalnych czynności. Wśród niezachowanych do dziś dokumentów najprawdopodobniej znajdował się jedynie szkic i fotografie miejsca zbrodni. Ponieważ w całym powiecie przyjmował tylko jeden lekarz, pominięto sekcję zwłok i wykonano tylko pobieżne oględziny. Oprócz krwawego odcisku na oknie z parteru domu, nie było żadnych śladów wskazujących na rozegraną tragedię. Funkcjonariusze przyjęli, że rzezi sześciu osób nie mógł dokonać tylko jeden zabójca. Podejrzenia od razu padły na okolicznych szabrowników, rozpitych sowieckich żołnierzy, niemieckich partyzantów z Werwolfu i dawnych członków UPA. Choć po podłodze walały się drobne monety, potworne okrucieństwo dokonane sztyletem wskazywało przede wszystkim na motyw bardzo emocjonalnej, osobistej zemsty. Milicjanci stwierdzili, że któryś z morderców musiał dobrze znać swoje ofiary i cieszyć się ich zaufaniem. Nie trzeba było długo czekać, żeby okolica zawrzała od plotek. Wkrótce Szprotawianie wydali własny wyrok. Wskazali na człowieka, który żył wśród nich, a w dodatku jako przedstawiciel prawa. Przystojny adorator Lucyny, plutonowy Troszczenko, miał według nich wymordować całą rodzinę Misków w odwecie za odrzucone uczucie. Wskazywały na niego informacje uzyskane od wartowników, którzy feralnej nocy na moście w Sowinach wylegitymowali właśnie Stefana. Zapytany o ten fakt milicjant, z którym podejrzewany pełnił wówczas służbę, zeznał, że około północy jego towarzysz gdzieś odszedł i już nie wrócił. Co więcej, pomiędzy północą a 1:30 Troszczenko miał być widziany w pobliżu miejsca zbrodni i nie miał na ten czas alibi. Okoliczni podawali, że sprawca pozostawił u Misków czapkę, należącą do mieszkańca Sowin o nazwisku rozpoczynającym się na literę G. Dopiero niedawno okazało się, że w powtarzanej przez lata miejskiej legendzie tkwiło solidne ziarno prawdy. Prawdopodobnego sprawcę bestialskiego mordu znamy dziś dzięki niesamowitym wysiłkom lokalnych badaczy.
Maciej Boryna, czyli dyrektor Muzeum Ziemi Szprotawskiej, postanowił za wszelką cenę rozwikłać krwawą zagadkę z ulicy Polnej. Do regionalisty dołączył lokalny łowca tajemnic Krzysztof Wachowiak, a także kierownik działu archiwaliów Muzeum Ziemi Szprotawskiej Roman Pakuła. Mężczyznom pomagała mieszkanka dawnych Sowin Janina Makowska. Niektórzy członkowie tej społecznej ekipy Archiwum X w 2012 roku wzięli udział we wspomnianych wcześniej listach gończych. Maciej Boryna niedługo po emisji powiedział: po niedawnym programie telewizyjnym poświęconym temu mordowi przekazano nam informację, jakoby matka tego podejrzewanego mężczyzny miała w gniewie pytać go, co jego czapka robiła u misków. A że wątek czapki pojawiał się już wcześniej, nie wiem, czy nie brzmi to przekonująco. Nagłośnienie zagadki sprawiło, że ze szprotawskimi badaczami skontaktował się krewny zamordowanych, Jan L. Mężczyzna już od lat 70. na własną rękę próbował dowiedzieć się prawdy i dysponował szeregiem ważnych dokumentów. Wtedy jednak spotkał się z odmową dostępu do akt, ponieważ sprawa nadal była objęta tajemnicą. Na jednej z zachowanych fotografii, które Jan przekazał regionalistom, można zobaczyć elegancko ubraną wówczas jeszcze pięcioosobową familię Stanisława Miska. Stojąca przy rodzicach dziewczyna to prawdopodobnie Lucyna. Kolejne zdjęcie przedstawia niestety jej pogrzeb. Wśród wiązanych kwiatów wyraźnie widać szeroką szarfę z napisem „od narzeczonego”. To potwierdza, że w momencie śmierci Miśkówna rzeczywiście mogła być zaręczona z leśniczym. Jakby sensacji było mało, po ponad 70 latach od makabrycznej zbrodni Michał Boryna uzyskał informacje z prokuratury powiatowej w Nowej Soli na temat osoby, która cały czas znajdowała się na ludzkich językach. Wyszło wtedy na jaw, że Stefan Troszczenko nie był wcale tym, za kogo się podawał. Badacz, który dzięki krewnemu Misków znał już sygnatury akt sądowych, zwrócił się do IPN-u z prośbą o udostępnienie stosownych materiałów. Prawdziwa rewelacja miała jednak miejsce dopiero w 2020 roku, kiedy wnuczka komendanta powiatowej komendy MO w Szprotawie znalazła pamiętnik dziadka. Wśród zapisków Władysława Gromadzika były obszerne fragmenty poświęcone śledztwu w sprawie Czerwonej Piwnicy. Dlatego kobieta skontaktowała się z Boryną. Opis czynów, jakich miał się dopuścić główny podejrzany, poraża precyzyjnie zaplanowanym okrucieństwem. Stefan Troszczenko, syn Wasyla z Kłodna Wielkiego pod Lwowem, urodził się 7 stycznia 1911 roku jako Stefan Łoch. Bardzo szybko zyskał opinię osoby, z którą lepiej nie zadzierać. Sąsiedzi nazywali go Kłodny Cian. Chłopak lubił sobie wypić, a po alkoholu stawał się agresywny i niejeden raz wszczynał burdy na polskich zabawach. Krótko przed wybuchem II wojny światowej, podczas kłótni, zabił krewnego, za co przesiedział rok za kratami. Po 1939 roku zaciągnął się do służby w ukraińskiej policji pomocniczej, Ukrainische Hilfspolizei, oraz do 14. Dywizji Waffen-SS Galicien. Ta niechlubna formacja, utworzona z inicjatywy nazistowskiego zbrodniarza Otto Wächtera, dokonała ludobójstwa polskiej ludności w województwie tarnopolskim. W drugiej połowie lipca 1944 roku, kiedy w bitwie pod Brodnami dywizja straciła większość żołnierzy, niektórzy z ocalałych przeszli do UPA. Taką drogą podążył też Stefan Łoch, który w oddziale banderowskim wziął udział w zamordowaniu 12 Polaków z powiatu żółkiewskiego w województwie lwowskim. W samym mieście też był widywany w mundurze. Stefan miał we Lwowie dziewczynę, którą odwiedzał również po wojnie, ale do ślubu nigdy nie doszło. Kiedy razem z dwoma kolegami z oddziału dotarł do Szprotawy, wstąpił do milicji, ale już pod fałszywym nazwiskiem Troszczenko.
Niewykluczone, że tożsamość została skradziona wcześniej zamordowanej ofierze. Łoch nie krył się z tym, że Lucyna Miskówna bardzo mu się podoba i zachodził do niej kiedy tylko mógł. Pewnego dnia wpadła mu jednak w oko inna urodziwa dziewczyna z okolicy o imieniu Janina. Stefan usilnie zabiegał o jej względy, chciał się z nią ożenić i zapewniał, że znajomość z Lucyną to już tylko przeszłość. Dzień po masakrze w Sowinach zakochany mężczyzna przyszedł do Janiny z prośbą o wypranie munduru, który miał na sobie wyraźne ślady krwi. Tłumaczył, że zabrudzenia powstały, kiedy zabijał kurę. Dziewczyna nie była naiwna. Bardzo szybko skojarzyła czerwone plamy z tragedią u Misków i przestraszyła się, że może ją czekać podobny los. O swoich domysłach natychmiast powiadomiła milicję. Wspomniany już komendant Władysław przezornie wysłał troszczenkę na służbowy wyjazd daleko od Szprotawy, po czym przyszedł do Janiny po mundur. Ubranie oraz materiał porównawczy z piwnicy wysłał do Komendy Wojewódzkiej MO. Wyniki przyszły niezwykle szybko, bo już po 3 dniach jasno wskazywały, że podejrzenia kobiety były słuszne. Podobno w chwili aresztowania przy Stefanie znaleziono 5 różnych dokumentów tożsamości. Komendant Gromadzik zapewnił podwładnego, że jeśli ten od razu wyjawi prawdę, to zgodnie z przepisami otrzyma łagodniejszy wyrok. Łoch Wel Troszczenko zdecydował się mówić. Twierdził, że znał się z Miskami od dziecka, a oni pomagali jego szajce. Te i kilka innych opowieści zatrzymanego były kłamstwem. Mężczyzna pominął też niewygodne fakty ze swojej przeszłości i nie podawał rzeczywistego nazwiska ani pochodzenia. Wyznał natomiast, że to nie Lucyna odrzuciła jego, ale on odrzucił Lucynę. Szaleńczo zakochana Miskówna podobno była wściekle zazdrosna o rywalkę i jak najszybciej chciała stanąć przed ołtarzem. Ponieważ miała się dowiedzieć o bandyckiej przeszłości Stefana, zaczęła go szantażować doniesieniami na MO. Plutonowy tłumaczył, że przez całą noc namyślał się, co zrobić. Nie mógł być pewien, czy osiemnastka lub jej bliscy nie spełnią swojej groźby. Dlatego postanowił ich zabić. Ponieważ dobrze znał zwyczaje Misków, mógł dokładnie zaplanować zbrodnię. Według jego relacji nie była to, jak podejrzewano, masowa rzeź w wykonaniu wielu napastników. Nie rozegrała się też nocą. Troszczenko upierał się, że zapukał do domu przy Polnej o poranku, kiedy Lucyna była sama. Dziewczyna z radości rzuciła mu się w ramiona, a on niby w przypływie czułości również ją przytulił. Tak mocno, że aż straciła dech. Następnie zaciągnął szantażystkę do piwnicy i zaatakował nożem. Mężczyzna ani słowem nie zająknął się o nienawistnym zbezczeszczeniu ciała sztyletem. Jak dalej relacjonował, około 14:00 dwójka młodszego rodzeństwa Lucyny wróciła ze szkoły. Dzieci były głodne, więc Stefan kazał chłopcu przynieść węgiel z szopy do zagotowania wody na herbatę, która tymczasowo miała zastąpić posiłek. Następnie opowiadał. Gdy wyszedł, to chwyciłem tę dziewczynkę za gardło i ścisnąłem jej krtań. Uderzyłem ją w głowę, ogłuszając ją i również wrzuciłem ją do piwnicy. A gdy przyszedł z węglem ten chłopiec, wsypując ten węgiel do skrzynki, to uderzyłem go tłuczkiem w głowę. Tak został ogłuszony. Następnie wrzuciłem go do piwnicy. Ja tam też wyszedłem i nożem podrżnąłem im gardła. Kolejny na liście był pierworodny syn Misków, który pracował u lokalnego stolarza. Bonifacy jak zwykle wrócił do domu o 15:30 i od razu po wejściu położył robocze ubranie na ławie. Łoch skrytobójczo uderzył go w głowę, wciągnął do piwnicy i również użył sztyletu.
Zmęczeni gospodarze przyjechali z pola dopiero około 18. Stanisław został na podwórku, żeby oporządzić konia. Dlatego jako pierwsza w kuchni pojawiła się jego żona. Anna chciała rozpalić w piecu i kiedy schyliła się, aby wzniecić ogień, zbrodniarz przypuścił atak. Po ogłuszeniu kobiety oraz wrzuceniu jej na dół, od razu zamknął za sobą klapę i schował się za framugę drzwi. Wiedział, że Misk zaraz wejdzie do domu. Mężczyzna mówił: gdy otworzył drzwi, to go rąbnąłem tym tłuczkiem, ale miał twardy łeb. Musiałem mu jeszcze poprawić i również wrzuciłem go do piwnicy. Następnie zamknąłem drzwi i zeszedłem do piwnicy. Wziąłem nóż, chcąc poderżnąć gardło ojcu, ale w tym momencie oprzytomniał i zaczął się bronić. Jeszcze się rzucał i zmuszony byłem go przytrzymać. Z tego powodu zakrwawiłem sobie mundur. Poukładałem ich szeregowo i wyszedłem z piwnicy. Zdjąłem mundur, a w pokoju z szafy wziąłem ubranie ojca, w które ubrałem się, a mundur owinąłem w gazetę. Wychodząc z domu, drzwi zamknąłem, a klucz wrzuciłem pod drzwiami do wewnątrz. Przedtem przeszukałem dom i w komodzie znalazłem 150 tysięcy złotych zawinięte w chusteczkę na głowę. Drobne porozrzucałem, aby upozorować, że tego morderstwa dokonano w celu rabunkowym i że się bardzo spieszyli, czego wynikiem były porozrzucane pieniądze. Również w toku śledztwa będą sądzili, że to była kilkuosobowa banda, że jedna osoba nie byłaby w stanie tego dokonać. Wyjaśnienia Stefana niestety nie trafiły do protokołu, a w trakcie kolejnych przesłuchań mężczyzna uparcie zaprzeczał, że to on jest poszukiwanym zabójcą. Co ciekawe, do aresztu trafiły jeszcze trzy osoby cywilne z dzielnicy Sowiny. Stanisław Eś, Michał L. oraz Helena Z. usłyszeli zarzuty o współudział. Do tej pory nie udało się ustalić, jakimi dowodami przeciwko nim dysponowali śledczy. W rozmowie z komendantem Troszczenko wyznał, że zbrodni dokonał sam. Czy zatem chciał tylko ochronić wspólników? Mężczyzna powiedział też, że tragedia miała miejsce w ciągu dnia, co stało w sprzeczności z informacjami o czwórce zamordowanych, których znaleziono w koszulach nocnych, a nie w roboczych ubraniach. Za hipotezą rzezi tuż po północy przemawiają również przytoczone zeznania świadków, czyli wartowników, milicjanta i sąsiadów. Zakrwawione okno wskazywało natomiast, że to właśnie przez nie, a nie przez drzwi, przechodził sprawca. Troszczenko i pozostali oskarżeni trafili do więzienia karno-śledczego we Wrocławiu. Tam współosadzony Józef M. poznał i zdemaskował Stefana jako ukraińskiego nacjonalistę oraz żołnierza SS Galicjen o nazwisku Łoch. Jego zeznania potwierdziło szereg innych osób, które pochodziły z tej samej wsi co podejrzany. Wojskowa prokuratura rejonowa we Wrocławiu oskarżyła plutonowego o posługiwanie się cudzą tożsamością oraz o przyjęcie w czasie okupacji obowiązków w wojsku nieprzyjacielskim, co kwalifikowało się wówczas jako przestępstwo z artykułu 101 Kodeksu Karnego. Śledztwo w tej sprawie oddzielono od postępowania w sprawie Misków. Wiadomo, że proces w kwestii ukraińskiej skończył się wyrokiem skazującym, którego wysokość rzekomo wynosiła 12 lat więzienia. Pewne jest to, że Łochwel Troszczenko po 6 latach odsiadki zwrócił się o skrócenie kary o czas aresztu. Sprawę Czerwonej Piwnicy rozpatrywał Sąd Okręgowy w Głogowie z siedzibą w Nowej Soli. Wiadomo, że leśniczy, który miał być narzeczonym Lucyny, otrzymał wezwanie, ale z obawy o własne życie nie stawił się na przesłuchanie. Zachowała się jednak korespondencja z sądem we Wrocławiu na temat przekazania dokumentów do Nowej Soli.
Znaleziono również pokwitowanie odbioru narzędzi zbrodni i ubrań. W skład materiału dowodowego wchodziły m.in. szable, drelichowe ubranie wojskowe, 5 butelek, dzienne i nocne koszule męskie, dziecięca sukienka, ścierka i prześcieradło. Zastanawiające, że chociaż wszystkie inne akta wspomnianego sądu są kompletne, nawet w ewidencji brakuje akurat tych, które dotyczą morderstwa Misków. Maciej Boryna uważa, że Plutonowy podjął współpracę z UB i ktoś wyczyścił mu kartotekę. Zgadzałoby się to ze słowami jednego z sędziwych mieszkańców Szprotawy, według którego Łoch uniknął kary za dokonanie masakry. Były milicjant mógł brać udział w tajnych akcjach przeciwko dawnym pobratyńcom z UPA, którzy ukrywali się na ziemiach odzyskanych. Faktem jest, że Szprotawa stanowiła ważny punkt przerzutowy nacjonalistów na zachód, a działania agenturalne UPA były w niej prowadzone nawet do lat 60. O tym, że Stefan przybył do miasta razem z parą niebezpiecznych kolegów, zaświadcza pamiętnik Gromadzika. Komendant napisał, że dwaj mężczyźni przyjęli zlecenie zabójstwa lokalnego polityka. Takich osób jak oni z pewnością było dużo więcej. Ostatecznie Stefan Łoch Weltroszczenko odsiedział swoją karę jedynie za zbrodnie z okresu okupacji. Podobno do końca życia mieszkał w Szprotawie i to w tej samej dzielnicy co Miskowie. Przekonani o jego winie sąsiedzi szeptali, że został obłożony klątwą. Jej skutkiem miało być m.in. staropanieństwo własnych sióstr. W sprawie Czerwonej Piwnicy ciągle brakuje wielu ważnych informacji, ale badacze nieformalnego Archiwum X nie poddają się i cały czas przeglądają kolejne dokumenty. Dziś dom przy ulicy Polnej ma nowych właścicieli. Jednak dzięki ich uprzejmości aktualne zdjęcia pomieszczenia, w którym skonało 6 członków rodziny Misków, można zobaczyć w galerii Gazety Lubuskiej. Anna, Stanisław i czwórka ich dzieci spoczęli we wspólnej mogile na cmentarzu komunalnym przy ulicy Warszawskiej w Szprotawie. Miejscowi ufundowali im pamiątkową tablicę i cały czas dbają o skromny grobowiec. Potworna historia została też utrwalona w opowieści na faktach Krzysztofa Wachowiaka pod tytułem Z pamiętnika szprotawskiej bezpieki, z którą w formie słuchowiska można się zapoznać w serwisie YouTube. Kolejny premierowy odcinek podcastu Opowiem Ci historię już w przyszły poniedziałek o 20:00. Zapraszam, Kamil Barnowski. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.